Państwa serdecznie na szóstym już wykładzie z serii. No właśnie, jaka to jest seria? Otwarte ogrody. Powinniście Państwo podpowiedzieć. Bo to już przecież szósty wykład i mnie po dwóch dniach nieobecności bardzo cieszy widok znajomych twarzy. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj starałam się Państwa być tak chociaż wirtualnie poprzez jedną z propozycji dań do degustacji. Mam nadzieję, że Państwu smakowało. Proszę Państwa, a skoro o degustacji mowa, za moment tradycyjna już u nas uczta muzyczna. Utwór pod tytułem Z głębi serca wykona Dominika Buczek. Jednak abyśmy mogli w pełni rozkoszować się smakiem muzyki, tradycyjnie proszę Państwa o wyciszenie albo wyłączenie telefonów komórkowych. Jeśli już wszyscy możemy w ciszy i spokoju zagłębić się w świat muzyki, zapraszam Dominika Buczek w utworze Z głębi serca. Witajcie wszyscy. Cieszę się bardzo, że mogę tutaj być. Niestety jestem teraz sama, moja kuzynka musiała już jechać. Ale było mi bardzo miło, że mogłyśmy w ten skromny sposób być tutaj razem z Wami i uczestniczyć w tym programie. Drodzy, czy mieliście w Waszym życiu kiedyś tak, że problemy, nieprzyjemne sytuacje, które zdarzały się w Waszym życiu, tak narastały, że nie było, że po prostu bardzo ciężko było podnieść się z tego? Ja mam tak bardzo często. Ale jest taki sposób, który może wszystko naprawić. To jest zwrócenie się do Pana Boga na kolanach. O tym będzie ta pieśń. Yeah.
serdecznie dziękujemy za podzielenie się z nami czymś tak pięknym. Serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa, w otrzymanych programach mogliście Państwo przeczytać, że kolejny wykład, który teraz będzie miał miejsce, ma tytuł O niewydolności serca. Chcąc przygotować się troszeczkę do tego wykładu, wrzuciłam w internet dosłownie jedno zdanie. Niewydolność serca. Przeczytam tylko to, co się wyświetliło na początku. Niewydolność serca to problem społeczny. Cierpi na nią blisko 1 milion Polaków. A problem będzie narastał. Dlaczego? O tym opowie u nas dr Włodzimierz Tarasiuk. Proszę zweryfikować, jeżeli internetowe dane są niepoprawne. Zapraszam. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się niezmiernie, że mogę dzisiaj być tutaj razem z Wami, ale muszę Wam powiedzieć, że mam wielki problem. Chciałbym Państwu tak wiele powiedzieć, a otrzymałem tylko 15, ponad 20 minut. To bardzo mało. Ale cóż, zaczynamy. Może na początku kilka słów, zdań na mój temat o sobie. Jestem lekarzem. Od 19 lat pracuję w zawodzie. Jestem specjalistą chorób wewnętrznych. Przez kilka lat pracowałem na oddziale wewnętrznym w szpitalu. Teraz pracuję jako lekarz rodzinny, ale też pełnię dyżury na oddziale wewnętrznym. Mam żonę, która też jest lekarzem i mam dwójkę synów, którzy też wybierają się na medycynę. Mieszkam w Szczytnie. Proszę Państwa, ale chciałbym jeszcze na wstępie powiedzieć o dwóch bardzo istotnych rzeczach, które mnie dotyczą i które ukształtowały mój sposób patrzenia na problem zdrowia i problem chorób. Po pierwsze, proszę Państwa, jestem głęboko przekonany, że większość naszych problemów zdrowotnych jest związanych z naszym stylem życia. A czynniki takie jak dieta, aktywność fizyczna, woda, powietrze i kilka innych są najlepszym sposobem na podtrzymanie zdrowia albo przywrócenie zdrowia, jeśli zdarzy nam się zachorować. Te czynniki, proszę Państwa, nazywamy 8 czynnikami zdrowia. Zostały one, proszę Państwa, opisane przez amerykańską pisarkę Ellen White. Być może Państwo słyszeli to nazwisko. Ja jako lekarz jestem naprawdę głęboko przekonany, że te 8 czynników mają ogromny wpływ na nasze zdrowie. To po pierwsze, proszę Państwa. A po drugie, muszę Państwu powiedzieć, że nie wierzę w ewolucję. Może to Państwa zaskoczy, dlaczego robię takie wyznanie, ale ja wierzę, że zostaliśmy stworzeni przez Boga. Jako ludzie, nasze organizmy, nasze komórki, zostaliśmy stworzeni przez Boga i nasz Stwórca dał nam pewne zasady, których powinniśmy przestrzegać, żeby cieszyć się zdrowiem. Te zasady, proszę Państwa, zostały zapisane w księdze, która powstała w moim przekonaniu pod natchnieniem Bożym, mianowicie w Piśmie Świętym. Bóg, dając swoje prawa Mojżeszowi, powiedział takie zdanie: pamiętaj, abyś tego wszystkiego przestrzegał. Jeśli będziesz przestrzegał skrupulatnie wszystkich przepisów, które ja ci dziś nakazuję, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, ciebie nie dotknę, bo ja jestem twoim lekarzem. Ja jako lekarz, proszę Państwa, przekonuję się, że zachowywanie pewnych zasad, które Bóg dał, jest niezwykle istotne. Niestety ludzie w dzisiejszych czasach łamią te zasady i epidemia chorób tak zwanych cywilizacyjnych, moim zdaniem, jest z tym związana. To dwie rzeczy, które na początku chciałbym Państwu wyjaśnić, uświadomić, a teraz zaczynamy na temat niewydolności serca. Rzeczywiście jest to problem społeczny, aczkolwiek według statystyk 2% społeczeństwa choruje na niewydolność serca. Jest to, proszę Państwa, bardzo poważna choroba. Rokowanie w niewydolności serca jest porównywalne z rokowaniem w chorobach nowotworowych. Czyli 50% ludzi z niewydolnością serca umiera w ciągu 5 lat. Ale możecie Państwo powiedzieć, że niewydolność serca, no cóż, ja nie mam takiej choroby, mnie to nie dotyczy. Dlatego jest ta druga część wykładu, jak poprawić krążenie krwi. A to już dotyczy każdego z nas, dlatego że każdy z nas w różnych sytuacjach swojego życia cierpi z powodu zaburzonego krążenia krwi. Osłabienie, zawroty głowy, duszność, obrzęki, skurcze, proszę Państwa, no, to wszystko może być związane z niewłaściwym krążeniem krwi.
Jak poprawić krążenie krwi? Tutaj chciałbym dodać jeszcze jedno słowo do tego tytułu, które nie znalazło się w programie. Jak bezpiecznie poprawić? Dlatego, że proszę Państwa, są różne metody poprawienia krążenia krwi i te stosowane przez lekarzy, i te stosowane przez nas samych, które nie zawsze są bezpieczne. I o tym powinniśmy być świadomi. Wracamy do niewydolności serca. Czym jest niewydolność serca? Definicja jest, proszę Państwa, prosta. Jest to sytuacja, w której na skutek uszkodzenia serca ilość pompowanej krwi jest za mała w stosunku do potrzeb organizmu. Taka jest definicja niewydolności serca. Proszę Państwa, fascynującą rzeczą jest prześledzenie historii, w jaki sposób była niewydolność serca leczona. Ta historia medycyny, którą możemy dzisiaj analizować, jest niezwykła, dlatego że lekarze popełniali mnóstwo straszliwych błędów, jeśli chodzi o leczenie niewydolności serca. My dzisiaj możemy to analizować i wyciągać z tego wnioski. Proszę Państwa, niewydolność serca była znana już w starożytności. Wtedy przyczyną niewydolności serca było uszkodzenie mięśnia sercowego na skutek infekcji. Dzisiaj już nie mamy z tym problemu, ponieważ mamy antybiotyki, ale problem niewydolności serca narasta, dlatego że serce jest niszczone przez co? Przez miażdżycę. A miażdżyca, proszę Państwa, jest wywołana naszą dietą, a mianowicie dokładnie cholesterolem, który znajduje się w mięsie. Jemy, proszę Państwa, mięso, jemy dużo cholesterolu i to niszczy nasze naczynia i niszczy nasze serca. Niezwykłą rzeczą, proszę Państwa, jest to, że w Piśmie Świętym znajdujemy Boże zalecenie, które mówi, że tłuszczu zwierzęcego ludzie nie powinni spożywać. Ciekawe. A dzisiaj większość ludzi nie bierze tego pod uwagę. Mało tego, Bóg, mówiąc o spożywaniu zwierząt, wymienił zwierzęta, które można spożywać i te, których nie powinno się spożywać. Większość ludzi dzisiaj też na to nie zwraca uwagi i je wszystko, co im smakuje. Niestety potem pojawiają się choroby. Proszę Państwa, więc miażdżyca doprowadza do uszkodzenia mięśnia sercowego i do pojawienia się niewydolności. Jakie są objawy niewydolności? Ano właśnie to, o czym mówiłem. Osłabienie. Duszność, proszę Państwa, tak zwana zmniejszona tolerancja wysiłku. Wchodzimy na drugie piętro i, proszę Państwa, zaczyna nam brakować tchu. To znaczy, że nasze serce słabo pracuje. Oczywiście możemy być po prostu niewytrenowani, ale jeśli pójdziemy do lekarza, zrobimy echo serca i w echo serca okaże się, że mięsień sercowy jest uszkodzony, lekarz rozpozna niewydolność serca. Innym objawem niewydolności serca są obrzęki. Obrzęki na nogach, proszę Państwa, ale obrzęki pojawiają się nie tylko na nogach, pojawiają się również w naszych płucach. Tam też pojawia się zastój krwi, tam się zbiera płyn i tworzy się obrzęk. Obrzęk oczywiście jest już takim skrajnym przypadkiem niewydolności serca, obrzęk płuc, ale z tego powodu mamy duszność, ciężko nam oddychać, pojawiają się problemy. Proszę Państwa, wspomniałem o historii medycyny. Niewydolność serca jest znana od starożytności i pierwszą koncepcję leczenia niewydolności serca zawdzięczamy Hipokratesowi. Hipokrates jest twórcą tak zwanej humoralnej teorii chorób. On stwierdził, że za choroby odpowiadają zaburzenia w składzie płynów w organizmie. I żeby wyleczyć chorobę, zalecał przywrócenie równowagi w płynach. W niewydolności serca stwierdził, że za dużo jest flegmy i tak zwanego ziemnego temperamentu. Żeby przywrócić równowagę w płynach, zalecał co? Upusty krwi, proszę Państwa. I tak to stosowano w leczeniu. Proszę Państwa, przez 2000 lat dokonywano upustów krwi. W Europie tym się zajmowali głównie zakonnicy. Dzisiaj, gdy archeolodzy badają okolice klasztorów, zakonów, stwierdzają, że ziemia jest przesiąknięta krwią. Proszę Państwa, czy upust krwi mógł wyleczyć niewydolność serca? Nie, proszę Państwa, oczywiście nie. My dzisiaj wiemy, że krew to życie. Upust krwi. Proszę Państwa, ale ludzie to stosowali. Ciekawą rzeczą jest to, że zakonnicy mieli dostęp do Pisma Świętego.
W Piśmie Świętym już 3,5 tysiąca lat temu zostało zapisane: życie każdego organizmu jest we krwi jego. Gdyby to przeczytali, gdyby się zastanowili nad tym, to może nie upuszczaliby swoim pacjentom takich ilości krwi, bo naprawdę było to niebezpieczne. Ale proszę Państwa, jeszcze ciekawa rzecz. Dlaczego ludzie szli do tych zakonników? Dlaczego poddawali się tym zabiegom upuszczenia krwi? Czy nie rozumieli, że to ich nie leczy? Ciekawą rzeczą jest to, że ludzie czuli poprawę po tych zabiegach. Dlatego, że w niewydolności serca głównym problemem była duszność. Duszność związana z tym, że krew zalewała płuca. Jak się upuściło krew, człowiek zaczynał lepiej oddychać, czuł się lepiej. Trwało to przez dzień, następnego dnia znowu duszność się pojawiała, znowu szedł do zakonnika, zakonnik znowu mu upuszczał krew i tak przez tydzień, po tygodniu pacjent umierał z wykrwawienia. Ale proszę Państwa, czuł się lepiej. Jest to, proszę Państwa, niezwykła rzecz, z którą mamy problem również dzisiaj. Niektóre kuracje przynoszą ulgę, ale skracają życie. Dlatego w medycynie bardzo ważną zasadą jest primum non nocere, po pierwsze nie szkodzić. Niestety, proszę Państwa, bardzo często ta zasada jest łamana. Setki tysięcy ludzi w dzisiejszych czasach każdego roku umiera z powodu stosowania leków przeciwbólowych. Leków, które przypisują im lekarze. Bo pacjenci idą, skarżą się na ból, chcą natychmiast pomocy, lekarze wiszą im leki, a te leki ich zabijają. Jest to, proszę Państwa, bardzo poważny problem, z którymi lekarze nie bardzo potrafią poradzić i pacjenci, bo pacjenci chcą ulgi, chcą pomocy, a do dyspozycji mamy leki, które niestety szkodzą. Proszę Państwa, w roku 1828 angielski uczony William Harvey odkrył, że to nie jest problem z zaburzeniem płynów, humorów, ale odkrył krążenie krwi. Stwierdził, że serce jest pompą i od tego czasu zaczęło się leczenie już takie bardziej nowoczesne niewydolności serca. Zrozumiano, że trzeba wzmacniać mięsień sercowy, żeby poradzić sobie z niewydolnością serca. Proszę Państwa, natura dostarczyła pewne lekarstwa. Okazało się, że substancje zawarte w naparstnicy i w innych roślinach, takich jak oleander, kompania majowa, miłek wiosenny, zawierają glikozydy. Są to substancje, które wzmacniają pracę mięśnia sercowego. Zaczęto, proszę Państwa, stosować glikozydy na naparstnicy. W XX wieku, proszę Państwa, w połowie XX wieku odkryto silniejsze leki, syntetyczne leki, które wzmacniają pracę mięśnia sercowego, tak zwane leki notropowo-dodatnie z grupy tak zwanych inhibitorów fosfodiesterazy. Proszę Państwa, wydawało się, że problem niewydolności serca został rozwiązany. Podawano leki, które wzmacniały pracę serca, mięsień się kurczył mocniej, pompował krew, pacjent był zadowolony. Proszę Państwa, dzisiaj te wszystkie leki zostały wycofane. W latach 80. nastąpiła tak zwana nowa era w medycynie. Odkryto, proszę Państwa, ważność badań, eksperymentów medycznych. Odkryto właściwy sposób przeprowadzania eksperymentów medycznych. Właściwy protokół prowadzenia badań medycznych. I gdy, proszę Państwa, przebadano te leki, które tak cudownie działały, przebadano według właściwego protokołu, okazało się, proszę Państwa, że te niezwykłe, cudowne, wspaniałe leki przyspieszały śmierć pacjentów. Pacjenci lepiej się czuli, ale szybciej umierali. Proszę Państwa, gdy jest mowa o tej nowej erze, o znaczeniu tych badań, pamiętam wykład, który prowadził kilkanaście lat temu profesor Gacian, on wtedy był konsultantem krajowym z dziedziny interny, przyszedł do nas, do lekarzy z wykładem i pierwszy slajd, który pokazał, przedstawiał, proszę Państwa, brodatego mężczyznę w otoczeniu lwów. I pyta nas, czy my wiemy, kto to jest. Ja widziałem od razu.
wiedziałem, że to jest Daniel, prorok Daniel w jaskini lwów. Profesor zaczął nam mówić takie rzeczy. Czy wiecie, że w Piśmie Świętym, w księdze proroka Daniela, został opisany eksperyment medyczny przeprowadzony według najlepszej procedury, według najlepszego protokołu, takiego protokołu, który my dzisiaj odkryliśmy, że jest właściwy, a w Biblii ten protokół został opisany. Proszę Państwa, żeby badanie było wiarygodne, musi być odpowiedni protokół. To znaczy, muszą być dwie grupy kontrolne. Musi być cel, okres badania, cel badania, tak zwane punkty końcowe. To wszystko zostało opisane w Piśmie Świętym. Nikt na to nie zwracał uwagi. Setki, tysiące lat minęły, zanim naukowcy odkryli, jak się powinno przeprowadzać badania. Kiedy przebadano leki, proszę Państwa, stosowane z powodu niewydolności serca, okazało się, że te leki uśmiercają pacjentów. Przestano je stosować. Proszę Państwa, jak się dzisiaj leczy niewydolność serca? Proszę Państwa, są dwie grupy leków, które się stosuje w niewydolności serca, które przedłużają życie. Są to tak zwane beta-blokery i ACE inhibitory. Proszę Państwa, beta-blokery, gdy ja, proszę Państwa, zaczynałem studia, nas uczono, że tych leków niewydolności serca absolutnie nie można stosować, bo one osłabiają serce. Tego mnie jeszcze uczono na studiach. W ciągu kilku lat okazało się, że to są jedyne w zasadzie leki ACE inhibitorów, które przedłużają życie. I te leki dzisiaj się stosuje, aczkolwiek jest problem. Pacjent je dostaje i nie czuje się do nich lepiej. I przychodzi do następnego dnia do doktora i mówi: doktorze, ja przestałem brać te leki, bo nie czuję do nich żadnej poprawy. Czasami czuje się gorzej. I to jest problem, proszę Państwa, ale te leki przedłużają życie. Czym są te leki? To są leki, proszę Państwa, które blokują działanie adrenaliny na serce. Adrenalina to jest hormon stresu. Kiedy się denerwujemy, kiedy się przejmujemy, wydziela się adrenalina, która uszkadza, która wzmacnia pracę, przyspiesza pracę naszego serca, ale również przyspiesza uszkodzenie tego serca. ACE inhibitory to są leki, które blokują działanie reniny. Renina to jest substancja, która powstaje w naszych nerkach. Kiedy powstaje renina, proszę Państwa, w nerkach? Ciekawa rzecz. Wtedy, kiedy nerki są niedokrwione. Wtedy, kiedy jest za mało płynów w naszym organizmie. Wtedy nerki produkują reninę. Proszę Państwa, dlatego dzisiaj wiadomo, że te leki są skuteczne w niewydolności serca. Natomiast z drugiej strony mamy też zalecenia dotyczące naszego stylu życia, jak my powinniśmy żyć. A więc spokój, proszę Państwa, redukcja stresu w naszym życiu są niezwykle istotne. Wczoraj, proszę Państwa, czytałem artykuł na temat badania, które akurat się toczy, Opera HF, taką ma nazwę. Ludzie z depresją 5 razy częściej umierają na niewydolność serca. A więc nasz nastrój ma ogromny wpływ na nasze serce. Pismo Święte mówi, wesołe serce jest najlepszym lekarstwem. Można byłoby to zmienić, że wesoły nastrój jest najlepszym lekarstwem na serce. Natomiast apostoł Paweł mówi takie rzeczy. Myślcie o tym, co dobre, co sprawiedliwe. Nie troszcie się o nic, ale wasze troski powierzcie Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych w Chrystusie Jezusie. Dla mnie to jest niezwykłe. Apostoł Paweł 2000 lat temu pisał tak, jakby znał te mechanizmy, przez które adrenalina niszczy nasze serca. Proszę Państwa, gdy ja zaczynałem studia, nas uczono, że jeszcze w podręcznikach znajdowałem informację, że w niewydolności serca człowiek nie powinien się męczyć. Człowiek powinien siedzieć, prowadzić tryb fotelowo-łóżkowy. Ja się zastanawiałem, no jak to? Dlaczego tak uczą? Przecież ruch to jest zdrowie. Proszę Państwa, minęło 20 lat. Dzisiaj w podręcznikach medycznych są zalecenia.
ludzie z niewydolnością serca powinni się ruszać. Proszę Państwa, będą mieli duszność, będzie im ciężko, niech się nie przejmują, niech się ruszają. Proszę Państwa, każdy skurcz naszego mięśnia, jakiegokolwiek mięśnia, poprawia krążenie krwi. Proszę Państwa, każdy skurcz powoduje wyciskanie krwi z naczyń krwionośnych. Dzięki systemowi zastawek krew krąży tylko w jednym kierunku i to wspomaga serce. Głęboki oddech, proszę Państwa, uruchamia mięśnie klatki piersiowej, powoduje, że w klatce piersiowej spada ciśnienie. Krew z dołu jest zasysana na skutek wytworzonego podciśnienia. Więcej krwi dopływa do serca. Ruch, proszę Państwa. Proszę Państwa, w podręcznikach medycznych cały czas jest napisane, ciągle jeszcze, że w niewydolności serca trzeba ograniczać ilość wody. I mnie wewnętrznie to mi się nie podoba. Aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że w ostatnim wydaniu podręcznika medycznego Interna Szczepnika napisano, że tak się uważa, że trzeba ograniczać wodę, ale nie znaleziono dowodów, że to rzeczywiście pomaga. I dodano, że ograniczyć wodę do 2 litrów, to znaczy nie wypijać więcej niż 2 litry. Proszę Państwa, wielu lekarzy odruchowo powtarza, że w niewydolności serca trzeba ograniczać wodę. Ja pamiętam wykład, gdzie profesor powtórzył takie zalecenie, ograniczać wodę w niewydolności serca. Zapytałem go, do ilu? Bo większość moich pacjentów to wypija dziennie 2-3 szklanki wody. Jeśli powiem im, żeby ograniczyli wodę, to oni będą wypijać jedną. Profesor mówi, no tak, w takiej sytuacji układ krążenia się załamie, po prostu się załamie. Serce, proszę Państwa, jest pompą. Gdy pompa pracuje i pompuje wodę i się kończy, powiedzmy, woda w studni czy w jakimś zbiorniku, pompa zaczyna się przegrzewać. Może się spalić. Pompa najlepiej pracuje, kiedy jest właściwie nawodniona. Tak samo jest z naszym sercem. O tym mówi prawo Franka Stalinga, że właściwe wypełnienie naczyń krwionośnych powoduje, że siła skurczu mięśnia sercowego jest odpowiednia, jest większa. Proszę Państwa, pijmy wodę, jeśli chcemy, żeby nasze krążenie właściwie funkcjonowało. Proszę Państwa, ruszajmy się i uśmiechajmy się, żeby nie było tej złej adrenaliny, żeby nie było depresji, żeby nie było przygnębienia. To są najlepsze sposoby na poprawienie krążenia. A jeśli już pójdziemy do lekarza i on wypisze nam leki, to miejmy świadomość, że nie będziemy się po nich czuli rewelacyjnie, ale te leki przedłużą nam życie. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Panie doktorze, to może powinniśmy teraz poprosić wszystkich, żeby wstali, wzięli 3 głębokie wdechy. Jeśli ktokolwiek z Państwa ma na to ochotę i czuje potrzebę, wstajemy. 3 głębokie wdechy dla zdrowia. I możemy usiąść z powrotem. Dziękujemy serdecznie za ten wykład. No to się już Państwu przyznałam, że przed dzisiejszym spotkaniem z Państwem zerknęłam sobie do internetu. No to zerknęłam też, jaki będzie temat drugiego wykładu. No i zobaczyłam, że jest to temat zaakceptowany. Kiedy wpisze się w internet potrzeba akceptacji, wyskakuje również mnóstwo odnośników. Zanim oddam głos naszemu gościowi, przeczytam tylko 3 z nich. Pierwsze. Każdemu potrzeba akceptacji. Drugi. Potrzeba akceptacji jest bardzo silna. I trzeci. Musimy pamiętać, że potrzeba akceptacji jest niezbędna do życia. I z tymi słowami zapraszam tutaj i oddaję głos naszemu gościowi Samuelowi Braga. Zapraszam. Oczywiście razem z osobą towarzyszącą. Proszę Państwa, jak zawsze, każdego wieczoru. Pamiętacie, co robimy? Śpiewamy. Jeszcze nie. Na razie? Prezenty. Pytamy się, tak. Nie pracuje to jeszcze? A masz pracować, prawda? Nie pracuje to? Panie doktorze, ja chyba tu jestem ten takim elementem rozświeżającym.
pobudzającym tą adrenalinę tą prądami, prawda? I to jest klucze właściwe. Także mi się wydaje, że czy można tutaj prosić się o pomoc? Tak? Tak. I to jest moja taka bardzo piękna asystentka. O, dziękuję bardzo. Kochani, mam kilka pytań, a ona ma parę książek. Słuchajcie, jest na każde pytanie, proszę Państwa, dwie książeczki. Tak jak powiedziałem wcześniej, wczoraj właściwie, że te książki wyglądają takie cieniutkie i takie niby takie nie, nic, prawda? Ale one mają tyle informacji. Nie mniej gorszych niż tutaj słyszeliśmy przed chwilą. Wiecie, powiem szczerze, że z ogromnym zaciśnieniem słuchałem tych informacji na temat serca. Wiecie, bo niektórzy mają ogromne serce, chcą wszystkich kochać. No i niektórym się to nie udaje. A wiecie, a to, żeby kochać wszystkich, to kolejny, prawda, kolejny element naszego, prawda, wystąpienia pastora Bregi będzie mówił na tym, jak to zrobić, żeby naprawdę umieć kochać. Ale zanim on to zrobi, chcemy sobie powtórzyć kilka myśli, które żeśmy uczyli się, słuchali wczoraj. O czym myśmy rozmawiali wczoraj? Pamiętamy? Zastępstwie. Okej, okay, kochani, a więc pierwsze pytanie. Mam nadzieję, że Państwo słuchaliście dobrze wykładu wczorajszego i pamiętaliście, kim był Jezus, kiedy zanim stał się człowiekiem. A więc mamy trzy opcje. Był aniołem, był archaniołem, czy był Bogiem? Bogiem. Kto wierzył, proszę bardzo. Dwie osoby. Dwie osoby podzieli równo i sprawiedliwie. Tak może raz tu, żeby wszyscy mieli to jakoś. Okej, okay, następne pytanie. Proszę bardzo, ostrożnie uważać. W jakim stopniu Jezus był podobny na ludziom? Jak był na ziemi? Troszeczkę? Prawie jak my? Czy był 100% człowiekiem? Tutaj, bo chłopak od razu. Tak jest, tam proszę. I tam jeden. Bardzo dobrze. Był 100% człowiekiem. Następne pytanie, trzecie. Kiedy Jezus zajął nasze miejsce, jaka nastąpiła przemiana? Proszę uważać. Przyjął nasze winy, przyjął nasze życie i winy, czy przyjął nasze życie, winy i śmierć? Wszystkie razy. Bardzo dobrze, tu Pan miał wierzy. Wszystkie razy, wszystkie odpowiedzi są ważne, ale ta trzecia podsumowuje wszystko, prawda? Pięknie. Kolejne pytanie. Co się dzieje, kiedy akceptujemy Jezusa jako swojego Zbawiciela? A, nic. Następna odpowiedź. Bóg wybacza mi moje grzechy i daje mi życie Jezusa. I C? Życie nasze ulega degradacji i pogorszeniu się. Świetnie. Widzę, żeście Państwo tym razem bardzo mocno uważali. Ja teraz bym chciał uruchomić to urządzenie. Nie wiem, czy to zdoła. O, jest. I zaśpiewamy sobie, kochani, pierwszą jedną pieśń, którąśmy już śpiewali, ale ona nie będzie na ekranie. Czy ktoś mi się dzieje, że nie chce być na ekranie ta druga? Proszę bardzo. A pamiętamy, kochani, jaką żeśmy obrali pieśń? Znaczy, ja obrałem, abyście zwiedziliście łaskawie. Jaką pieśń będziemy śpiewać jako hymn naszego spotkania? Albowiem tak Bóg świat umiłował, albowiem tak Bóg świat umiłował. Ja teraz chciałbym poprosić jeszcze o pomoc.
bo ja nie wiem, jak ten instrument działa w tej chwili. I zmieniłem na pieśń pod tytułem Nic, tylko śpiewać. Kolejną. Tak. Panie, chciałbym was nauczyć tej pieśni. Jest to piękna pieśń. I piękna treść. Dlaczego? Dlatego, że do tego, co się uczymy tutaj, co słuchamy, to wiecie, kiedy tak pomyślimy, kiedy wrócimy do domu, kiedy tak zaczynamy myśleć nad tym i studiujemy Słowo Boże, to co się z nas wyrywa, co chcemy mówić, co chcemy robić? Nic tylko śpiewać, wiecie. Wiecie, nie wszyscy, że tak powiem, mają ten talent jak ja, prawda? Panie, ja chciałem pomóc niektórym, żebyśmy się po prostu nie bali śpiewać. Bo wiecie, to nieważne, jak my śpiewamy, ale ważne, że śpiewamy. I ta pieśń właśnie pokazuje nam, te słowa pokazuje nam, dlaczego mamy śpiewać. A więc, kochani, ja zaśpiewam pierwszy raz sam, a później my się dołączymy, okej? Nic tylko śpiewać mogę memu Panu, gdy myślę ja prowadzi w życiu mnie, boż droga ma już męczy mnie i duszy. Wiem, że u Bogu znajdę się i wtedy serce moje śpiewać będzie. Wtedy radość zajmie serce me, gdy ujrzę Pana i z Nim pójdę wszędzie. To straci sens i straci wszelki blask, bo kiedy Jezus da mi lepsze rzeczy, nikt nie przewyższy Boży skarbu łask. I wtedy serce moje śpiewać będzie, wtedy radość zajmie serce me, gdy ujrzę Pana i z Nim pójdę wszędzie. Prowadzi mnie i wtedy serce moje śpiewać będzie, wtedy radość zajmie serce me, gdy ujrzę Pana i z Nim pójdę wszędzie. Ty Jezus dom prowadzi mnie. Brawo, panie, ja to nie tylko ja jestem taki zdolny. Wygląda na to, że wy jesteście, praktycznie wiecie co, my chyba musimy się zapisać na festiwal, jako chór zrobimy tak. Ja tak myślę, panie, jeszcze trochę potrenujemy, naprawdę będziemy wspaniałym chórem, zresztą już jesteśmy. A w tej chwili zapraszam pastora Sema do kolejnego wywodu. It has been a wonderful week, hasn't it? Był to piękny, cudowny tydzień, prawda? Has the week gone fast? To jak ten tydzień szybko idzie. Tak? Czy nie on szybko? Oh, yeah. That's what I said to you at the beginning, remember? Czy nie powiedziałem tego wam na początku, pamiętacie? When we started, kiedy rozpoczynaliśmy, 2 weeks, such a long time. 2 tygodnie wygląda tak długo. Now the first week is over. A teraz prawie tydzień już odszedł. And we're all feeling... No, my zaczynamy czuć, o... Don't you wish that it was longer? Czy nie życzylibyście sobie, aby to trwało dłużej? Tak, yes, it's always the case. Zawsze to jest to. Well, we have a program ahead of us. Mamy dzisiejszy program przed nami. And I'd like us to pray so that we can start. Ja chciałbym się modlić, abyśmy mogli zacząć. Let us pray. Skłońmy nasze czoła modlitwie. Our gracious Father. Nasz łaskawy Ojcze. We love you. My kochamy Cię. And we are so grateful. Jesteśmy tak Ci wdzięczni, that you love us. Że Ty kochasz nas. And we love you because you loved us first. My kochamy Ciebie dlatego, że Ty ukochałeś nas pierwszy. And this week we have rediscovered you anew. I my w tym tygodniu naprawdę odkryliśmy Cię na nowo. And Father, Ojcze, we want to invite you to talk to us again. Chcemy Cię zaprosić, abyś przemawiał do nas znowu.
Give us the ability to understand. Daj nam możliwość zrozumienia. The things that your spirit will speak to our hearts. Rzeczy, żeby Duch Święty do nas przemawiał w naszych sercach. That your word may be living in our lives. Aby Twoje słowo żyło w naszym życiu. Draw us to yourself. Zbliżyło się do siebie. Help us see Jesus. Żebyśmy mogli zobaczyć Jezusa. In his beauty. Jego pięknie. And to love him as our savior. I ukochali go jak swego Zbawiciela. In Jesus name. W imię Jezusa prosimy. Amen. Amen. So last night, a wczoraj wieczorem, we spoke about, mówiliśmy o the way God responded, w jaki sposób Bóg zareagował, to the human crisis, na ludzki kryzys. And what was his response? Jak on zareagował? It was to give us a savior. Dał nam Zbawiciela. Amen. Amen. Aren't you glad that you have a savior? Czy nie jesteście zadowoleni, że macie Zbawiciela? Tak. Well, I like to hear tak. Ja lubię słyszeć tak. And our Savior, nasz Zbawiciel, or Jesus, Jezus, in order to become our Savior, żeby stać się naszym Zbawicielem, he had to leave his place as God. On musiał zostawić swoje miejsce w niebie jako Bóg. And he became a man. Stał się człowiekiem. He identified himself with us. On się zidentyfikował z nami. He adopted the human race to himself. On zaadoptował ludzką rasę do siebie. And God, i Bóg, became one of us. I stał się jednym z nas. That thought is amazing, isn't it? Ta myśl jest niesamowita. Satan sought to divorce us from God. Szatan chciał, żebyśmy wzięli rozwód z Bogiem. But through Jesus, ale przez Jezusa, humanity, ludzkość, has become so united with divinity, stała się tak połączona z boskością, that in Christ, że w Chrystusie, the two will never be separated again. Te dwie rzeczy nie będą rozłączone nigdy. So once Jesus became a man, kiedy Jezus stał się człowiekiem, then he lived our lives. Wtedy on żył naszym życiem. So that he would redeem our failures. Dlatego, żeby mógł odkupić nasze upadki. And where we failed, tam gdzie my upadliśmy, Jesus conquered. Jezus zwyciężył. Amen. Amen. So in Christ, w Chrystusie, you and I, ty, ja, find a perfect life. Znajdujemy doskonałe życie. And at the end, i na końcu, Jesus took our place. Jezus zajął nasze miejsce. And God the Father, i Bóg Ojciec, imputed to him, potraktował go. Our life. Przepisał mu jego, nasze życie. So that Jesus, aby Jezus, became guilty, stał się winny. As if he had committed all of our wickedness. Jakby popełnił wszystkie te złe rzeczy. And God, a Bóg, punished him, ukarał jego, rather than punish us, zamiast ukarać nas. And Jesus, Jezus, died the eternal death. Umarł śmiercią wieczną. What an amazing savior. Co za niesamowity, cudowny Zbawiciel. Amen. Amen. What an amazing God we have. Co za niesamowite, jakiego niesamowitego Boga my mamy. Tak? Prawda? You will never be able to read John 3:16 again. Nigdy byście nie mogli przeczytać Ewangelii Jana 3:16 without being moved by it. Bez poruszenia. For God, dlatego że Bóg so loved me, tak kocha mnie, that he gave me, że on dał mi his only son, jedynego syna, so that I, abym ja, would not perish, nie zginął, but have everlasting life, ale miał życie wieczne. Isn't that wonderful? Czy to nie jest piękne? Amen. Amen. And many of you last night, i wielu z was jeszcze wczoraj wieczorem, accepted Jesus as your savior, zaakceptowało Jezusa jako swojego Zbawiciela. Now today, or tonight, dzisiaj wieczorem, we are going to study, będziemy studiować, how to make a reality, jak zrobić to, żeby było to realne, the decision you made last night, żeby ta decyzja, którą uczyliście, była, którą uczyliście wczoraj wieczorem. Now, if you didn't make a decision last night, jeżeli nie zrobiliście tego wczoraj wieczorem, God never shuts his door on your face. Bóg nigdy nie zatrzaskuje drzwi przed waszą twarzą. The door is always open. Te drzwi są zawsze otwarte. Amen. Amen. And let me say something. I chcę wam powiedzieć coś. Though you've made a decision, ci, którzy uczynili tę decyzję, you will fail God many times. Wy będziecie zawodzić Boga wiele razy. But God never rejects you. Ale Bóg nigdy was nie odrzuci. You always have a savior. Macie zawsze Zbawiciela. Amen. 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 All right. There was a man. Był człowiek pewien. In Ecuador. Pardon? In Ecuador. There was a man. W Ekwadorze. Who went to the
bar drinking. Poszedł do baru, aby się napić. He promised himself that he would only drink a few drinks. On obiecał sobie, że tylko napił się kilka głębszych. But he drank too much. Ale napił się za wiele. He came home really late. Wrócił bardzo późno do domu. And his wife was waiting for him. Jego żona czekała na niego. And she started complaining. I jej zaczęła mieć pretensje. Look, you drank all the money. O, przepijasz wszystkie pieniądze. We don't have food. Nie mamy jedzenia. We don't have clothes. Nie mamy ubrania. And an argument started. I zaczęli się kłócić. The man became very angry. Ten człowiek bardzo się zdenerwował. And eventually he became so angry. I w końcu tak się zdenerwował. That he grabbed a machete. I on wziął machete, wielki, wiecie, mu nóż potem. And killed his wife. I zabił swoją żonę. And killed all his children. I zabił wszystkie swoje dzieci. He cut them in pieces. Posiekał ich na kawałki. And threw them in the field. I wyrzucił je w pole. He went to sleep. Poszedł spać. Woke up in the morning. Zbudził się rano. And he realized what he had done. I on zdał sobie sprawę, co uczynił. And so he went and handed himself into the police. I on poszedł na policję i oddał się w ręce policji. He was judged. On był osądzony. And he was condemned. I został to death. To osądzony został na śmierć. While he was in jail. Kiedy był w więzieniu. A missionary. Misjonarz, who used to visit the jail, który odwiedzał te więzienie, contacted him. Spotkał jego. And this man was very, very angry. I ten człowiek był bardzo taki, wiecie, zgorzniały. And he cursed the missionary. I on przeklął tego misjonarza. Get away with your God. Wynoś się ze swoim Bogiem. I am too bad for your God. Jestem za zły dla twojego Boga. He'll never forgive me. On nigdy mnie nie przebaczy. There's no hope for my life. Nie ma nadziei w moim życiu. Well, the man every time he visited the jail. Ale każdego razu, kiedy on widział to więzienie, on zawsze odwiedzał tego człowieka w tej celi. One day, jednego dnia, he slip a Bible under the man's door. Jednego dnia włożył Biblię na próg tej jego celi. Then he walked away. Kiedy się zbudził, that night the man couldn't sleep. Tej nocy nie mógł spać. He had no peace. Nie miał pokoju. The memory of what he had done. Ta pamięć, to co uczynił. You know, the guilt. Ta wina was driving him crazy. Po prostu robiła z niego wariata na zachodzie. Something told him, read the Bible. Coś powiedziało, czytaj Biblię. So he picked the Bible. Wziął Biblię. He picked up the Bible. Wziął Biblię. And he started reading the gospel. Zaczął czytać Ewangelię. He read all night. On czytał całą noc. By the morning. Rano. He had accepted Jesus as his savior. Zaakceptował Jezusa jako swojego Zbawiciela. And he knew God had forgiven him. Pan? And he knew God had forgiven him. I wiedział, że Bóg mu przebaczył. The time came when this man was going to die. Przyszedł czas, aby ten człowiek musiał umrzeć. But the meanwhile, his whole life had been transformed. W międzyczasie jego całe życie zostało zmienione. But he became joyful. On stał się radosny. Full of peace. Pełen pokoju. And when he walked the way, the place they were going to kill him. I kiedy go prowadzili tam, w tą stronę, gdzie miał być uświęcony. He handed his Bible back to the missionary. On oddał tą Biblię temu misjonarzowi. And then he looked at those who were going to kill him. I popatrzył się na tych, którzy go mieli uświęcić. And he said, I forgive you. Powiedział, przepraszam wam. You are only doing what is just. Robicie to, co jest sprawiedliwe. The man died. Ten człowiek umarł. But he died. Ale umarł. In hope of eternal life. Z nadzieją wiecznego życia. I ask you a question. Chcę zapytać was. How can God? Jak Bóg? Take someone who deserves eternal death. Kogoś bierze takiego, który zasługuje na wieczną śmierć. And give them eternal life. I daje mu wieczne życie. Doesn't that sound unjust? Czy to nie brzmi niesprawiedliwie? Tonight we are going to discover. Dzisiaj odkryjemy. The way God saves us. W jaki sposób Bóg zbawia nas. Because the reality. Dlatego, że w rzeczywistości. Is that though you and I may not have killed people physically. Że my tak naprawdę fizycznie nie zabiliśmy nikogo. And we may not be guilty of murder. Może nie jesteśmy oskarżeni o morderstwo. All of us, as we have discovered. Każdy z nas, jakbyśmy odkryli. Are deserving of death. Zasługuje na śmierć. Tak? Tak. That man, ten człowiek, and us, i my, are in the same hole. W tym samym jesteśmy dole. And we need a savior. I potrzebujemy Zbawiciela. Amen. Amen. And God has provided a savior. I Bóg zabezpieczył, dał nam Zbawiciela. Through Jesus, i przez Jezusa. God has provided everything. Jezus nam daje wszystko. You will ever need. Cokolwiek potrzebujesz. For your salvation. Dla twojego zbawienia. Tonight, dzisiaj wieczorem, we're gonna learn. Nauczymy się, how you can take hold of
salvation, jak możesz odebrać zbawienie and have the assurance i mieć pewność, that you have it, że masz je? Don't you want to know that? Czy nie chcesz tego wiedzieć? Tak? Tak? Don't you want to not go to bed tonight? Czy nie chcielibyście pójść do łóżka, knowing, wiedząc, that God has forgiven all of your sins, że Bóg przebaczył wszystkie twoje grzechy? And if you were to die tonight, gdybyś miał umrzeć dziś wieczorem, then you can die happy. Umrzesz szczęśliwy. Because you have eternal life. Dlatego, że masz życie wieczne. Don't you want to know that? Czy nie chcielibyście tego wiedzieć? Tak? Tak. Tak. Tak, 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 tak. All right. Dobrze. Come with me to the book of Ephesians. Idźmy do księgi listów Apostoła do Efezjan. Chapter 2, verse 8. Drugi rozdział, 8 wiersz. And 9. Ale? And 9. I 9 wiersz. These verses, te wiersze, define, określają for us, dla nas, the way, drogę, God saves us. W jaki sposób Bóg nas zbawia. And how we can receive that salvation. I w jaki sposób my odbieramy zbawienie. So let us read the text. A więc czytajmy, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, bo to tak. Nie z uczynku, aby się kto nie chlubił. Very simple. Bardzo proste. But there are a number of words in this, in those verses. Ale jest tutaj kilka, wiele słów w tych wierszach. That though we have heard many, many times. Które słyszeliśmy może wiele razy. I guarantee you. Ja wam gwarantuję. That you do not know what they mean. Że nie wiecie, co one znaczą. And because we do not have a practical understanding of these three words. I dlatego, że my nie znamy zrozumienia tych podstawowych trzech słów. We would not know how to take hold. My nie wiemy, jak przyjąć te teksty. These are the three words. To są te trzy słowa. That are crucial for us to understand. To są bardzo takie kluczowe, abyśmy je zrozumieli. Salvation. Zbawienie. Grace. Łaska. And faith. I wiara. Those are the three words. To są te trzy słowa. And those three words. Te trzy słowa. Hold the key to our salvation. To są te, ten, to jest ten klucz do zbawienia. The verse says, ten wiersz mówi, for by grace you have been saved, przez łaskę jesteśmy zbawieni, through faith, przez wiarę. And this is not of yourselves, i to nie jest was, it is the gift of God. To jest dar Boży. The first word I want to talk about, o pierwszym słowie, które chcę mówić, is the word salvation. To jest zbawienie. Paul says, Paweł mówi, for by grace you have been saved, że jesteśmy zbawieni z łaski. What is salvation? A czym jest zbawienie? Come to Ephesians 2:8. Sorry, Romans 3:24. It is a gift. Romans 3:24. Next one. Next one. List apostoła do Rzymian 3:24. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Przepraszam. There's another word here that Paul uses that means the same as salvation. Jest jeszcze inne słowo, które Paweł tutaj używa, które może być przetłumaczone tak samo jak zbawienie. Thank you. And that word is the word justified. I to jest słowo usprawiedliwienie. How are we saved according to this verse? W jaki sposób jesteśmy zbawieni według tego wiersza? We are justified by grace. Jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę. Freely. Po prostu z łaski, przez wolno, bez. Paul uses two words to define salvation. Apostoł Paweł używa dwa słowa, aby zdefiniować zbawienie. A gift, dar, and freely, i wolne. How does God save us? Jak Bóg nas zbawia? Darmo. It is a gift. To jest dar. Just think of this. Pomyślcie. You deserve eternal death. Wy zasługujecie na wieczną śmierć. That's what you earned because of your actions. Na to zasłużyliście ze względu na wasze zachowanie. In response. W odpowiedzi God says, Bóg mówi, I will save you as a gift. Ja daję wam jako dar. I want to give you salvation. Ja daję wam zbawienie. It is my gift to you. To jest mój dar dla ciebie. Isn't that beautiful? Czy to nie jest piękne? Just so simple. To jest takie proste. It's like when you're a birthday. Wiecie, tak jak wasze prezent naszej urodziny. We all love gifts. My wszyscy kochamy dary. Don't we? Nie prawda? Ladies. Kobiety. I like you to answer. Wiecie, tak, to wiecie. Do you like gifts? Czy lubicie prezenty? And the greatest
greatest of all gifts. Ale największy ze wszystkich prezentów is your life. To jest wasze życie. At the moment, w tym momencie, we are lost. Kiedy my gubimy je, we do not possess our life. My nie mamy więcej życia. We are doomed to eternal destruction. My jesteśmy potępieni na wieczne zniszczenie. And God says, i Bóg mówi, I want to give you a gift. Ja chcę ci dać dar. It's your life. To jest twoje życie. Do you want it? Czy chcesz tego? How many here want it? Kto chce? Ah, wonderful. Cudownie. Everyone wants their life. Każdy chce żyć. In Romans 6:23. W liście apostoła Rzymian 6:23 czytamy: a bowiem zapłata za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. What are the wages of sin? Czym jest zapłata za grzech? Śmierć. How would you feel if you went to work? Jak byście się czuli, gdybyście poszli do pracy? And you work for a whole week. Byście pracowali przez cały tydzień. And at the end of the week. I na końcu tygodnia. Your boss says. Wasz boss mówi. I've got a gift for you. Ja mam dar dla ciebie. You go, wow, what is it? No, co to jest? Here is the money. To są pieniądze. I'm giving you a gift for your work. Ja ci daję dar za twoją pracę. Would that be a gift? Czy to jest dar? Why not? Dlaczego nie? You have earned. Wyście to zarobili. You have worked for it. Pracowaliście na to. It is not a gift. To nie jest dar. It's wages. To jest zapłata. True. Wypłata. No, we have earned. To co my otrzymujemy. It's eternal death. To jest wieczna śmierć. But God says. Ale Bóg mówi. I've got a gift for ja you. Ja mam dar dla ciebie. In Jesus. W Jezusie. I'm giving you eternal life. Ja daję tobie wieczne życie. A gift. Dar. Is not given because it is deserved. To nie jest coś, co ty na to zasługujesz. But a gift. Ale tak. It's a demonstration of love. To jest demonstracja miłości. Tak? Tak. We give gifts. My dajemy dary. To those whom we love. Kogo my kochamy. Tak? Prawda? So why does God want to give eternal life? Dlaczego Bóg chce wam dać wieczne życie? Because he hates you. Dlatego, że nienawidzi was. Tak? Tak. Yeah. Yeah. Why does he want to give eternal life? Dlaczego chce wam dać wieczne życie? Because he loves you. Dlatego, że kocha cię. Amen. Amen. Nieważne jak zły jesteś. Nieważne co zrobiłeś w życiu. God wants to give you eternal life. Bóg chce ci dać wieczne życie. Why? Dlaczego? Because he loves. Dlatego, że on cię kocha. Amen. Amen. What a wonderful God we have. Co za wspaniałego Boga my mamy. So salvation is a gift. A więc next slide. Zbawienie jest darem. Salvation is a yes. Darem. Let's say it loud. Salvation is darem. Właśnie, tak. Wonderful. Never forget. Cudownie. And it is not earned by your works. I to nie jest, nie otrzymujesz tego za swoją pracę. Notice what it says in Ephesians 2:8-9 again. Co mówi Efezjan 2:8? Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was Boży to dar. And verse 9. I 9. Proszę bardzo. Nie z uczynku, aby się kto nie chlubi. It's a gift. To jest dar. And Paul says, apostoł Paweł mówi, God is not giving it to you because you deserve it. Bóg nie daje tobie tego, dlatego że na to zasłużyłeś. And you cannot earn it. I tego nie po prostu nie zarobiłeś tego. Friends, this is so important. Przyjaciele, to jest to tak ważne. This is absolutely crucial. To jest naprawdę bardzo istotne. For us to, for you to understand. Abyście zrozumieli to. God Bóg does not give you salvation. Nie daje ci zbawienia. Because you have earned it. Dlatego, że na to zasługujesz. God gives you salvation. Daje ci zbawienie. Because you do not deserve it. Dlatego, że na to nie zasłużyłeś. That's why it's a gift. Dlatego jest to darem. Some people think. Niektórzy ludzie myślą, that in order for them, for God to accept them, żeby Bóg mnie zaakceptował, they have to be good. Musi być dobry. I say to people. Ja mówię do ludzi. Come with me to church. Chodź do kościoła. Oh, o nie. I'm not good enough. Ja nie jestem za dobry. That's why we need church. Dlatego potrzebujemy kościół. Church is not for the good. Kościół nie jest dla dobrych. Church is for the wicked. Kościół jest dla tych słabych. Do you understand that? Czy rozumiecie to? Because church. Dlatego, że kościół is the place. Jest miejsce. Where God. Gdzie Bóg. Makes us citizens of His kingdom. Czyni z nas obywateli nieba. God is not expecting you to be good. Bóg nie oczekuje, żebyś był dobry. For him to accept you. Żeby on cię mógł zaakceptować. Let me say this. Pozwólcie, że powiem. You can spend your life praying on your knees. Możecie spędzić całe życie na kolanach modląc się. Or going to church. I chodź do kościoła. You can spend your life doing pilgrimages. Możesz spędzić
biedny. And that will not add nothing. I to nie doda nic to your salvation. Do twojego zbawienia. Because salvation. Dlatego, że zbawienie. The way God accepts you. W jaki sposób on akceptuje cię. Is not by your works. To nie jest za twoje uczynki. Is that clear? Czy to jest jasne? Okay, I want you to blow one ear. Ja chciałbym, żebyście zatkali sobie jedno ucho. Wszyscy zamykajmy i kładziemy palce na ucho jedno. It's not by works. To nie jest za uczynki, za pracę. Do you know why I asked you to blow one ear? Wiecie, dlaczego kazałem wam zatkać jedno ucho? Because this is the thing you will forget the most easily. Dlatego, że to zapniecie bardzo łatwo. We are constantly fighting. My non-stop walczymy. With a desire. Z pragnieniem. With a belief. Gdzie wierzymy. That is unconscious. Że nasza świadomość. That God will not accept me if I am not good. Że Bóg, prawda, nie zaakceptuje mnie, póki nie będę, nie jestem za dobry. Did you grasp that? Czy uchwiliście to? Salvation. Zbawienie. Is for the lost. Jest dla zgubionych. Not for the good. Nie dla dobrych. If you are good, jeżeli jesteś dobry, God cannot save you. Bóg nie może cię zbawić. Because he's offering it. Dlatego, że ofiaruje. To the wicked. To dla złych. Anyone here lost? Czy ktoś jest zgubiony? Put your hand up. Podnieś się. Anyone here lost? Czy ktoś jest zgubiony? Praise the Lord, he can save you. Chwała Panu, jesteście zbawieni. The first condition for our pierwszym warunkiem do naszego zbawienia is that we recognize that we are lost. Że my rozpoznamy, że jesteśmy zgubieni. Amen. Amen. Just imagine. Wyobraź się sobie. You're swimming. Płyniecie. And suddenly, nagle you're macie skurcz. And you start drowning. I zaczyna się tonąć. And then, help, help. Pomocy, pomocy. You go down. Help. I znowu, pomocy. And the lifesaver spots you. Wiecie, ratownik macie, zobaczył was i płynie. He comes to your rescue. I chce was uratować. And when he's about to rescue. I kiedy tylko was chce uratować. You say, no. Ale ty mówisz, nie. Let me show you how good I swim. Zobaczcie, ja ci pokażę, jak ja dobrze pływam. Do you need rescue? Czy potrzebujecie ratunku? What do you think the lifesaver will do? Co myślicie? Co ten ratownik zrobi? You're making a rant with me. A wiesz, żartujesz sobie ze mnie. Tak? Prawda? Who needs rescue? Kto potrzebuje pomocy? He who is drowning. Ten, który się topi. Amen? Prawda? So God gives his gift. Więc Bóg daje swój dar. To those who are being lost. Dla tych, którzy są zgubieni. Amen? Amen? To the wicked. Dla tych złych. God has made things such. Bóg czyni te rzeczy. There is actually a good news. To jest ta naprawdę dobra nowina. When we discover how bad we are. Kiedy my odkryjemy, jak złymi jesteśmy. The deeper you've gone in sin. Im głębiej popadłeś w grzech. The more God wants to save. Tym bardziej mocniej Bóg chce się zbawić. Isn't that beautiful? Czy nie jest to piękne? Titus 3:3. Right through to verse 6. Tytus 3:4-4. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani porządliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. So simple, isn't it? Tak proste, proszę. Amen. Amen. Paul says, a Paweł mówi, it's not because of your righteousness. Nie dlatego, że byłeś sprawiedliwy. Not because of your goodness. Nie dlatego, że byłeś dobry. But because of God's mercy. Ale dlatego, że to jest Boże miłosierdzie. And his kindness. Jego dobroć. He wants to save you. On chce zbawić się. You don't have to go and twist God's arm. Come on, please save me. Bóg nie wykręca tobie ramię, ty nie musisz wykręcać Bogu ramię i zbaw mnie, Panie, zbaw mnie. God says, no, I don't want to save you. Ja nie chcę zbawić. Oh, yeah, I want to save you, really hurts, yeah. Bóg tak się zachowuje. Some people think, niektórzy ludzie myślą, that to obtain salvation, żeby zdobyć zbawienie, is like pulling a tooth out of God. Wiecie, że tak jakby wyrywać zęby Bogu. It's not so. To nie jest to. It is a gift. To jest dar. Amen? Amen.
Did you understand it? Czy zrozumiecie to? Let me ask you a question. Pozwólcie, ja zapytam. What is salvation? Czym jest zbawienie? Dar. A gift? Gift. Tak? Tak. And how do you not receive it? Jak tego nie otrzymujesz? By works. Przez pracę, tak? Nie. Okay, let's keep going. A więc dalej. Why is it dangerous? Dlaczego jest niebezpiecznie? To trust in words. Ufać w swoje uczynki. To think that God saves you because you're a good person. Że Bóg was zbawi dlatego, że jesteście dobrymi osobami. Notice what Romans 4:4 says. Zobaczcie, co apostoł Paweł w liście do Rzymian 4:4 mówi. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie, nie uważa się za łaskę, lecz za należność. If you think that you are right with God, jeżeli uważacie, you're a good person, jeżeli uważacie, że jest wam wszystko w porządku wobec Boga, jesteście dobrą osobą, because of your prayers, dlatego że modlicie się, because of the amount of times you go to church, że wiele razy idziecie do kościoła, according to Paul, według Pawła, you're dead with God, wasz dług wobec Boga increases, rośnie. Rather than your works, zamiast pracy twojej, making you better with God, by prostuś twój stosunek do Boga, your condition actually is worse. Wiecie, twoja kondycja jest gorsza. Did you get that? Czy rozumiecie to? I hope you did. Ja mam nadzieję, że tak. Let's go to the next verse. Idziemy do następnego. Second word. Drugie słowo. Is the word grace. To jest łaska. Paul says, Paweł mówi, for by grace you have been saved, że łaską jesteście zbawieni, through faith, przez wiarę. How does God save us? Jak Bóg nas zbawia? By grace. Łaską. Now, salvation is a gift. Zbawienie jest darem. Grace, łaska, is the means through which God gives you that gift. To jest sposób, w jaki Bóg nam daje to. Come to the next verse, Titus 2:11. Idźmy do Tytusa 2:11, albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Did you notice that grace is what gives you salvation? Czy zauważyliście, że to łaska daje wam zbawienie? In other words, I want you to think of grace this way. Ja chciałbym, żebyście pomyśleli o łasce w ten sposób. Grace is the hand of God. Że łaska to jest ręka Boga. What is grace? Czym jest łaska? Is the hand of God. To jest ręka Boża. That has a gift on it. Która ma dar w swojej dłoni. And the gift is salvation. I ten dar to jest zbawienie. And he has his hand extended down. I on wyciąga swoją rękę w dół. Offering salvation to everyone. I on oferuje to zbawienie wszystkim. Okay, so when I ask you, what is grace? A więc kiedy zapytam, co jest łaska? I want you to do this. Chciałbym pokazać, żebyś pokazał to. The hand of God extended down. To jest ręka Boża, która jest wyciągnięta w dół. Okay, show me grace. Pokażcie mi łaskę. Everyone, show me grace. Pokażcie mi łaskę. Ręka w dół idzie, tak? How do we imagine grace? Jak sobie wyobrażamy łaskę? The hand of God extended down. Ręka Boża, która jest wyciągnięta w dół. What does he have on his hand? Co on ma w swojej dłoni? The gift of salvation. Dar zbawienia. Does that make it easy to understand? Czy jest to łatwe do zrozumienia? Tak, dobrze. Another definition of grace. Inna definicja łaski. Psalm 145, verse 8. Psalm 145, 8. Łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i pełen łaski. In this verse, w tym wierszu, grace, łaska, is who God is. To jest to, kim Bóg jest. So the second definition of grace, a druga definicja łaski, is an attribute of God. To jest atrybut, cecha Boża. God is gracious. Bóg jest łaskawy. What does that mean? God loves to give grace. Bóg kocha dawać łaskę. What is grace? Czym jest łaska? Is who God is. To jest to, kim Bóg jest. God is love. Bóg jest miłością. God is good. Bóg jest dobry. God is kind. Bóg jest przyjemny. God also is gracious. Bóg jest również łaskawy. What does that mean? Co to znaczy? It is simple. To jest proste. Grace, łaska, is the attribute of God. To jest atrybut Boga. That leads him, który prowadzi go, to naturally want to save
the sinner. W naturalny sposób zbawić grzesznika. Paul says. Apostoł Paweł mówi. Where sin increases. Gdzie grzech zwiększa się. Grace increases so much more. A łaska powiększa jeszcze siebie bardziej. In other words. Innymi słowy. The way God responds. W sposób, w jakim Bóg reaguje. To the problem of sin. Na problem grzechu. Is not with anger. To nie jest, że jest zły. It's not with judgment. Nie, nie osądza. But it is with grace. Ale jest z łaski. But what he's done? I to, co on uczynił? Is that he has covered our sins in grace. On pokrył nasz grzech łaską. So, a więc, when we sin, kiedy my grzeszymy, when we do wrong, kiedy robimy źle, God does not want to reject you. Bóg nie chce nas odrzucić. God does not want to punish you. Bóg nie chce cię ukarać. But naturally, ale naturalny sposób, immediately, natychmiast, God wants to forgive you. On chce przebaczyć. He wants to save you. On chce cię zbawić. That is grace. Tak, to jest łaska. It's the attribute of God. To jest atrybut Boga. That naturally, który naturalny, compels him, motivates him. Motywuje go. To save the sinner. Chce zbawić grzesznika. Amen. Amen. So, a więc, we are lost. Jesteśmy zgubieni. We need salvation. Potrzebujemy zbawienia. We have sinned against God. Zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu. God in heaven is not looking down like this. Bóg nie jest w niebie i nie patrzy w ten sposób. But he says, a mówi, I have to save my children. Ja muszę zbawić moje dzieci. We must move all of heaven. Musimy całe niebo ruszyć. To save them. Aby zbawić ich. My son. Mój synu. Go and save them. Idź i zbawić. And he gave his only son. I on dał tylko swojego jedynego syna. Is the gift of grace. To jest dar łaski. And now, i teraz, when you, my wiemy, sin, że grzech, God immediately, natychmiast, offers you, Bóg oferuje ci forgiveness. Kiedy grzeszymy, przebaczenie. Isn't that beautiful? Czy nie jest to piękne? So friends. A więc przyjaciele. When you have done wrong, kiedy uczyniłeś coś złego, rather than running away from God, zamiast uciekać od Boga, run to him, biegnijcie do Niego, because he will not punish you, dlatego że On nie chce cię prawda ukarać, but he will forgive you, ale chce ci przebaczyć. So what is grace? A więc czym jest łaska? Show me grace. Pokażcie mi łaskę, proszę bardzo. Everyone, show wszyscy, me grace. Pokażcie mi łaskę. Everyone, show me grace. Pokażcie raz. Wszyscy, must not forget. What is grace? Nie chcemy, żebyśmy zapomnieli. Pokażcie mi łaskę. Grace. Łaska. The way God saves. To jest droga, w jaki sposób Bóg was zbawia. Amen. Amen. Is the means by which He offers you the gift of salvation. To jest droga, w jaki sposób oferuje wam zbawienie. Grace. Łaska. Is God's self-expression. To jest jego wyraz, boski wyraz zbawienia. To the sinner. Dla grzesznika. Amen. Amen. Now, third word. Trzecie słowo. And this is the word I love the most. Te słowa ja najbardziej lubię. Faith. To jest wiara. Ephesians 2:8. Efezjan 2:8. Tells us. Mówi nam. That grace, że łaska, is the means by which God gives us the gift of salvation. Sposób, jaki Bóg daje nam zbawienie. Faith, a wiara, is the way we receive the gift. To jest sposób, w jakim my otrzymujemy zbawienie. Did you get that? Czy uchwyciliście to? Grace, łaska, is the divine action. To jest boskie działanie. Faith, a wiara, is the way we respond. To jest droga, jak my prawda odpowiadamy. In order to receive the gift. Żeby otrzymać ten dar. Did you get that? Czy uchwyciliście to? How do you receive salvation? W jaki sposób otrzymujesz zbawienie? Przyjmujesz zbawienie. How do you receive salvation? W jaki sposób przyjmujesz zbawienie? By faith. Przez wiarę. Okay, how do you receive salvation? W jaki sposób przyjmujesz zbawienie? Tak. That makes it simple. To jest proste. But what is faith? Ale czym jest wiara? We need to define faith. Musimy zdefiniować wiarę. Tak? Tak. It's essential for us to understand what jest is faith. To bardzo ważne, aby zdefiniować sobie. So faith, a więc wiara, we're going to imagine it, musisz sobie wyobrazić, is your hand, to jest wasza ręka, being extended, która jest wyciągnięta, to receive the gift, aby odebrać ten dar. So what is grace? A więc czym jest łaska? What is grace? Czym jest łaska? Is God's hand. To jest Boża ręka. What is faith? A czym jest wiara? Is your hand. To jest
A zbawienie is a handshake. To jest takie podanie sobie ręki. Is when you take hold of the hand of God. To jest to ten moment, kiedy wy chwytacie rękę Boga. Does that make it easy? Czy to jest łatwe do zrozumienia? Sin, grzech, is letting go of the hand of God. Po prostu rozdziela nam, prawda, rękę Bożą. Salvation, a zbawienie is taking hold of that hand. Zatrzymuje rękę Bożą. Amen. Tak? Notice how the Bible says it. Zobaczcie, co Biblia mówi na ten temat. Hebrews 11:1. Hebrajczyków 11:1. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. What is faith? Czym jest wiara? Two words. Dwa słowa. Faith is substance. Wiara jest, to jest substance, to jest przekonanie. And evidence. I pewien dowód. Did you get that? Czy zrozumiecie to? If you have faith. Jeżeli masz wiarę. And you want to receive the gift. I chcesz otrzymać ten dar. You will have the substance. Będziesz miał przekonanie. You will by faith receive it. Przez wiarę otrzymasz to. You will know. Będziesz wiedział. That is yours. Że to jest twoje. But faith is not feeling. Ale wiara nie jest uczuciem. You do not know. Ty nie wiesz. That you have received the gift. Że otrzymałeś ten dar. Because suddenly. Dlatego, że jakiś elektryczny szok będziesz miał w ciele. I ktoś robi jakieś niesamowite rzeczy, że upadniesz na ziemię. Albo będziesz czuł się, jakbyś robił chmura. No. Nie. Faith wiara is a principle, to jest zasada, that God gives you, który Bóg daje tobie, that enables you, który uzdatnia cię, to simply believe what God says. Po prostu uwierzyć w to, co Bóg powiedział. And when you believe it, i kiedy uwierzysz, the gift is yours. Ten dar jest twój. Did you grasp that? Czy zrozumieliście to? When you believe it, kiedy uwierzysz, the gift is yours. Dar jest twój. So simple. Even a child. Jest takie proste. Że nawet dziecko to może zrozumieć. Amen. Amen. So simple. Takie proste. And this not only applies to salvation, by the way. To się nie odnosi tylko do zbawienia. This applies to everything in life. To odnosi się do wszystkiego w naszym życiu. Faith. Wiara. Is having. To jest coś mieć. What you are hoping to have. To co masz nadzieję mieć. And faith. A wiara. Is seeing. To jest widzieć. What you cannot see with your eyes. Co nie możesz zobaczyć swoimi oczyma. Faith. Wiara. Brings the future into the present. To przyprowadza przyszłość do obecnego czasu. And you rejoice in it. I się cieszysz z tego. As if you were right in it. Tak jakbyś miał już to. I was 5 years of age. Miałem 5 lat. And my mom. Moja mama. Said I'm going to the city. Powiedziała, jadę do miasta. And I'm going to bring you a little train. Ja ci przywiozę taki pociąg. Was 8 o'clock in the morning. Była 8 rano. My mom left. Mama moja pojechała. I ran to all my brothers and sisters. Pobiegłem wszyscy do moich braci i sióstr. We are 9. Było nas 9. Mom is bringing me a train. Mama mi przywiezie pociąg. Shut up and sleeping. Zamknij się i spać. I didn't care. Ja mnie to nie obchodziło. Said that she was bringing me a train. Mama powiedziała mi, że przywieźli pociąg. I played with that train all day. Ja bawiłem się z tym pociągiem cały dzień. Oh, I imagine it. Ja sobie wyobrażałem. That's faith. To jest wiara. I didn't have the train yet. Ja nie otrzymałem jeszcze tego pociągu. But I had it. Ale już go miałem. I didn't wait. Ja nie mogłem czekać. Until the promise materializes. To się zmaterializuje. For me to know that I had the train. Dla mnie, że ja mam ten pociąg. My mom's promise was enough. Moja mama obietnica była wystarczająca. And when God says, a kiedy Bóg mówi, I will save you. Ja zbawię cię. We should all go, yeah! Myślę, co zrobić. Because His word is enough. Jego słowo jest wystarczające. Amen. Amen. Tak? Tak. Tak. It's so simple. Jest to takie proste. It's God who has said it. To Bóg powiedział. He wants to save you. On chce się zbawić. And faith. A wiara. Simply says. Mówi. Lord, I believe it. Ja aż wierzę. Thank you so much. Dziękuję ci bardzo. And what does the Lord say? A co Bóg mówi? It's yours. Jest twoje. Just so simple. Takie proste. Amen. Amen. You don't have to put a show before God and you know try to do something to impress Him. Nie musisz, prawda, cokolwiek robić, nie musisz go po prostu zachwycać, że coś zrobisz. Because of Jesus. Dlatego, że Jezus. All the
impression has been made. Wszystkie te zachowania już są zrobione. He has earned the right to save you. On jakby wykupił te prawo zbawienia. It's not because of you. Nie dlatego, że to ty. It's because of Jesus. Ale to Jezus to uczynił. Can I hear an amen? Czy mógł usłyszeć amen? Amen. Amen. Notice in Romans chapter 4 verse 5 where it says. Zobaczcie, co list apostoła do Rzymian 4:5 mówi. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w to, który usprawiedliwia bezbożnego, wiara jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Did you notice what it says? Zobaczcie, co to jest powiedziane? To him who does not work. Ten, który nie ma uczynków. But. Ale. Believes. Uwierzył. In him. W niego. Who saves the ungodly. Który zbawia bezbożnego. His faith. Jego wiara. Is treated. Jest potraktowana. As righteousness. Jako sprawiedliwość. When we believe in God. Kiedy uwierzymy w Bogu. The Lord. Pan. Deals with us. On z nami się rozprawia. That we are good. Jakbyśmy byli dobrzy. That we are righteous. Jakbyśmy byli sprawiedliwi. I'm going to explain that a little bit further. Ja to za chwileczkę wytłumaczę. Is substance and evidence. To jest otrzymać zbawienie. But faith is also heaven's currency. Ale wiara jeszcze to jest waluta nieba. Let me illustrate this. Pozwólcie, że zilustruję to. If I went to Biedronka. Ja przyjdę do Biedronki. And I took Australian dollars. I wezmę australijskie pieniądze. Dolary. And I got a shopping full, a trolley shopping. No i nabiorę cały koszyk, prawda, wózek różnych produktów. And I put it on the. I położę to na ladę. Kasie. 300 złotych. 300 złotych, proszę. And I took Australian dollars. Wyciągnę australijskie dolary. Can I buy those things? Czy ja mogę kupić za te pieniądze to? Nie. No. Why not? Dlaczego nie? Australian dollar is worth more than Polish zlotys. Australijski dolar jest bardziej niż polski złotówka, prawda? Why not? Dlaczego nie? Bo to jest taki jeden waluta. Because I have the wrong currency. Dlatego, że ja mam złą, prawda, walutę. In Poland. W Polsce. To buy anything, wszystko kupisz. I have to have złoty. Muszę mieć złoty. Tak? Złotówkę. In heaven. W niebie. To buy anything, kupić możesz wszystko. You have to have faith. Musisz mieć wiarę. Faith is heaven's currency. Jest to wiara, to jest waluta niebieska. Jesus said. Jezus mówi. To him who believes. Dla tego, który w niego wierzy. Nothing shall be possible. Nic nie jest niemożliwe. Faith. Wiara. The storerooms of heaven. Otwiera magazyny niebieskie. But what about if I come to heaven? A jeśli co jest, jak ja przyjdę do nieba? Pukam. Lord, Panie, can you forgive my sins? Czy możesz mi przebaczyć moje grzechy? I've been really good the last week. Ja byłem ostatnim tygodniu bardzo dobry. And I fed the poor. O, ja karmiłem biednych. And I've spent 2 hours in prayer every day. I spędziłem 2 godziny modląc się. Każdego dnia. Proszę Pana. O, czytałem Biblię. And I've looked after my parents. I doglądałem, opiekowałem się moimi rodzicami. And I've gone to church. Chodziłem do kościoła. The Lord says, I can't help you. A Pan mówi, nie mogę ci pomóc. Can't give you nothing. Nie mogę ci dać nic. Why not? Dlaczego nie? Well, you're giving me the wrong currency. Ty dajesz mi złą walutę. What is the currency? Jaka jest waluta? Oh, my son, I want to save you. Ja, synu, ja chciałem cię zbawić. I will forgive you. Ja przebaczę ci. If you believe. Jeżeli uwierzysz. Oh, Lord, I believe. No, Panie, ja wierzę. All the forgiveness you need. Wszystkie przebaczone są Tobie, o grzech. It's yours. Wszystko to jest Twoje. So simple. Bardzo proste. It's for him, to jest dla niego, who believes. Dla tego, który wierzy. Simple, isn't it? Proste, prawda? Tak? Tak. But people tell me, ale ludzie mówią mi, Pastor Sam, Pastorze Sam, I have no faith. Nie mam wiary. Have you heard people like that? Słyszeliście tak, jak ludzie mówią? Tak. I have no faith. Nie mam wiary. That's a lie. To jest kłamstwo. And I'm going to show you why. Ja pokażę wam dlaczego. In the book of Acts chapter 3. W Księdze Dzieł Apostolskich, 3 rozdziale. Peter tells us. Piotr powiedział nam. Where faith comes from. Skąd wiara pochodzi. Notice what he says. Zobaczcie, co pisze. Przez wiarę w imię jego wzmocniło jego imię tego, którego widzicie i znacie. Wiara zaś jest przez niego wzbudzona, dała mu za
zupełne zdrowie w oczach was wszystkich. SM. This by the dozen side, what should supposed to say? No? No. What does it say? He is, you know, doesn't say exactly what was supposed to. Is that the healing of the man? And that he was healed by faith? No, not really. The faith that comes from him? Just similar, but not exactly what he's done. Okay. Okay. All right. Well, we've got the wrong text. Mamy nie ten tekst, to trzeba. The text that I wanted to show you. Ten tekst, którego chciałem wam pokazać. Is crucial. Jest bardzo ważny. Peter and John went to the temple to pray. Piotr i Jan weszli do kościoła, do świątyni, aby się modlić. And there was a man asking for money. I tam człowiek prosił o pieniądze. Peter said, look, mate, I have no money. A Piotr powiedział, słuchaj, ja nie mam pieniędzy. But that which I have, I will give you. Ale to, co mam, to daję ci. In the name of Jesus, stand up and walk. W imię Jezusa wstań i chodź. And the man stood up and walked. I ten człowiek wstał i zaczął chodzić. He was healed. On był uzdrowiony. And everyone went, wow! A wszyscy zdziwieni byli. And then Peter explains why that man. I wtedy Piotr wytłumaczył, dlaczego został uzdrowiony. Piotr powiedział, this man was healed because he had faith. Ten człowiek został uzdrowiony dlatego, że miał wiarę. You see, faith acts this way. Widzicie, wiara tak działa. What I have, I give you. Ja mam to, to daję ci, co mam. Get up and walk. Wstań i chodź. The man could have gone. Ten człowiek mógłby powiedzieć, I don't feel like walking. Ja nie czuję się, że mogę chodzić. I don't feel healed. Ja nie czuję się uzdrowiony. I don't know if the Lord has healed me. Ja nie wiem, czy Bóg mnie uzdrowił. I'm gonna wait until my legs are healed for me to stand up. Ja będę czekał, aż moje nogi będą uzdrowione, żeby mógł powstać. That would have shown that he had no faith. To pokazuje, że on nie ma żadnej wiary. Tak? Prawda? But the man, when he heard, ale kiedy ten człowiek usłyszał, wow, he believed. On uwierzył. And immediately he made the effort. I on natychmiast zrobił jakiś wysiłek. And the moment he made the decision to walk. I w tym momencie, kiedy zdecydował iść, the miracle took place. Ten cud nastąpił. And then Peter says. I wtedy Piotr powiedział, the faith that the man had. Tą wiarę, którą ten człowiek miał. Came from Jesus. Przyszła od Jezusa. In other words. Innymi słowy. Though faith is your hand. Ta wiara jest twoją ręką. That faith doesn't originate in you. Ona nie powstała oryginalnie w tobie. That faith is a gift of Christ. To jest dar Jezusa. I'm gonna say something really, really important. Ja teraz powiem bardzo, bardzo coś ważnego. This is extremely important. To jest bardzo, bardzo ważne. Whatever God asks of you, cokolwiek Bóg prosi od ciebie, He first gives. Pierwsze On tobie daje to. I'm going to repeat it. Powtórzę to jeszcze raz. Whatever God asks of you, cokolwiek Bóg prosi ciebie, He first gives you. On pierw daje to. You use that. Tak. So when God says, pracuj, he's ready. Let's come back. Yeah. It's like Lazarus. Jak Łazarz, który zmartwychwstał. If God says to you, jeżeli Bóg mówi tobie, you must be obedient. Musisz być posłuszny. What does God do? Co Bóg czyni? He gives you the desire and ability to obey. On ci daje pragnienie i możliwość być posłuszny. Tak? Tak? When He says, you must believe in me. I on kiedy on mówi, że musisz uwierzyć mi. What is He saying? Co on mówi? I'm going to give you that faith. Yes. On mówi, ja ci dam tą wiarę. And notice in Romans. Co właśnie w liście posłała do Rzymian. Co apostoł Paweł mówi. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie zrozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. To how many people has God given a measure of faith? Komu? Ile osobom na świecie Bóg daje pewną miarę wiary? To everyone. Dla każdego. Did you know that it's impossible to live life without faith? Czy wiecie, zdajecie sobie sprawę, że jest niemożliwe żyć bez wiary na świecie? Faith is essential for physical life. Wiecie, wiara jest bardzo istotna naszego fizycznego życia. And we use it all the time. I my używamy ją zawsze. You go to the doctor. Idzie do lekarza. And the doctor says. Lekarz mówi. You have a tumor. Masz brak. We are going to operate. Będziemy operować. And you say, okay. A wy mówicie, dobrze. And then, a później you go to the hospital. Idziesz do szpitala. And they put you under anesthetics. I oni cię usypiają.
Tak? Tak. And then they catch you open. I oni cię wycinają to tam. Tak? Tak. How come you never thought twice about doing it? A to jakbyś nie pomyślał na ten temat. Because you trusted in your doctor. Dlatego, przepraszam, dlaczego nie, na myśli nie zastanawialiście? Tak? Dlatego, że zaufaliście lekarzowi. You say, oh, next year we're gonna go to Spain for holidays. O, no, myśmy powiedzieli tak, a następny rok jadę do Hiszpanii na holiday. And you ring your relatives. I dzwonisz do swoich przyjaciół, do rodziny. We are coming to see you. Będziemy cię znowu odwiedzać. You book the airline tickets. Ja kupuję, to znaczy po prostu zamawiam bilet. You pay them. Zapłać. Ahead of time. I płacisz go, prawda, o wiele wcześniej. Tak. Tak. And then you jump in the plane. I później wsiadasz do samolotu. You never saw the pilot. Nigdy nie widzi pilota. Do you know if the pilot is drunk? Czy wy wiecie, czy ten pilot nie jest pijany? Or that he is blind? Albo niewidomy? How come your habit sitting there? Jak możecie tak szczęśliwie sobie siedzieć na siedzeniu? You've rented your car, you've paid for the hotels. Wiecie, wyście kupili prawie bilet, zapłaciliście za hotel. That's faith. To jest wiara. And we use it all the time. I my to używamy każdego zawsze. Extreme faith. To jest ekstremalna wiara. You put your money in the bank. Wy wkładacie pieniądze do banku. That's extreme faith. To jest ekstremalna wiara. Did you see what happened to the Greeks? Czy widzieliście, co się stało w Grecji? But why are we happy to put our money in the bank? A dlaczego my jesteśmy zadowoleni i wkładamy pieniądze do banku? Because we trust the bank. Dlatego, że my ufamy bankowi. Now we do not have problems. Wiecie, my nie mamy problemu. In trusting man. Żeby zaufać człowiekowi. But we have a lot of problems. Ale mamy bardzo dużo problemu. In believing God. Uwierzyć Bogu. The issue is not that we do not have faith. To nie jest problem, że nie mamy wiary. The issue is. Problem jest. That we do not want to believe in what God says. Że my nie chcemy wierzyć to, co Bóg powiedział. Friends, przyjaciele, if you and I, że jeżeli ty i ja trusted in God, zaufamy Bogu, like you trust in your doctor, i tak jak ufasz swojemu lekarzowi, you will never lack anything. Padre? You will never lack anything. Lack anything. A nie będziesz ci brakowało niczego. I live by faith. Ja wierzę przez wiarę, nawet wiarę. And I've done that for the last 6 years. I to robię przez ostatnie 6 lat. What do I mean by that? Co ja mam na myśli, kiedy to mówię? I made a conscious decision as a pastor. Ja robię taką świadomą decyzję jako pastor. To stand aside from a salary. Że nie będę brał wypłat. And to depend on God for all our needs. I będę polegał na Bogu we wszystkich moich potrzebach. Everything we buy, everything we have to pay. Wszystko, co kupujemy, to, co mamy. We pray to the Lord. Modlimy się do Boga. And we depend on Him. I my polegamy na Nim. I work for a little church. Ja pracuję dla mojego kościoła. And they pay my rent. I oni płacą za wynajem mojego domu. Or part of it. Albo część tego. Everything else. Wszystko inne. Absolutely everything else. Praktycznie wszystko inne. We depend on God for. My polegamy na Bogu. Everything I wear. To cokolwiek mam, co ubieram. It's a testimony that God is faithful. To jest świadectwo, że Bóg jest wierny. The cars I drive. Samochód, którym jeżdżę. A gift of God. To jest dar Boży. Every bill I pay. Wszystko, co ja, jakkolwiek mam rachunki do zapłacenia. It's God who provides. To Bóg to po prostu rządzi. I'm a living testimony. Ja jestem żyjącym, prawda, świadectwem. That what I preach. Że kiedy ja każę. Is real, friends. To jest prawda. It not only works in the spiritual life. Wiecie, to nie tylko pracuje w duchowym wymiarze. When you take God as your father. Jeżeli weźmiecie Boga swojego Ojca. And you trust in Him. I zaufacie Mu. He will take care of you. On się wami zaopiekuje. If you become an employee. Kiedy będziecie bez pracy. Do not worry. Nie martwcie się. Your father will provide. Wasz Ojciec rozwiąże ten problem. Everyone may fail you. Wszyscy mogą was zabić. But not God. Ale nie Bóg. Believe him. Wierząc Mu. And wow, you will see great things. Zobaczycie wielkie rzeczy. I could tell you a thousand miracles. Ja mógłbym wam opowiedzieć tysiące doświadczeń. That I have witnessed with my own eyes. Które widziałem na moim oczy. In my own life. W moim własnym życiu. Daily. Każdego dnia. As I see God answering prayer. Kiedy widzę, jak Bóg odpowiada na modlitwę. Faith. Wiara. Is real. To jest coś rzeczywistego. And it's powerful. I jest ogromnie mocna. When you join faith
to pray, jeżeli połączyć wiarę z modlitwą, it is the greatest power available to a human being. Jest to największa moc, która jest dostępna do człowieka. Nothing nic is impossible jest niemożliwe for him dla kogoś, who believes in God. Kto wierzy w Boga. I thought you were going to say amen. Amen. Myślałem, że powiedział amen. How does faith develop? A więc jak wiara się rozwija? And I need to finish. Ja muszę kończyć. I'm going to tell you the three steps without reading the Bible verses. Ja, I'm going to tell you the steps without reading the Bible verses. Okay, ja powiem o następnym kroku bez czytania wiersza biblijnego. The three steps are as follows. Te trzy sobie są następujące. In order for faith to enter into action, żeby wiara zapracowała w praktyce, we must first choose to believe. My musimy najpierw wybrać, żeby wierzyć. God says, Bóg powiedział, I want to save you. Ja chcę cię zbawić. A little thing in your mind will whisper. A tak coś małego tam w waszym umyśle tak szepce. You're not good enough. Nie jesteś wystarczająco dobry. Oh, God will not accept you. O, Bóg nie zaakceptuje. Oh, you have to change all these things. O, musisz zmienić wszystkie te rzeczy. And so the choice of doubt is always present. I wiecie, ten wybór podważania jest zawsze. Belief is a choice. Ale wiara jest wyborem. It's not a feeling. To nie jest uczucie. It's a choice. To jest wybór. You take the word of God. Wierzysz w Słowo Boże. And you say, i mówisz, God will not fail me. Bóg nie zawiedzie mnie. He is not a liar. On nie jest kłamcą. He cannot fail me. On nie może mnie zawieść. Therefore, dlatego też I choose to believe. Ja wybieram wierzyć. Amen. I choose to believe. Ja wybieram wierzyć. And when you choose to believe, i kiedy wybrałeś wierzyć, faith has kicked into action. Wiara powoduje to, że zaczynasz działać. But faith does not only believe. Ale wiara nie tylko wierzy. As essential as believing is. You want? Yeah, maybe. You're never. As essential. Jest bardzo ważne. As believing is. Jak wiara, wierzymy. Faith, I mean belief, is the first gear. Wiecie, wiara to jest jak pierwszy bieg. When faith believes, kiedy wiara wierzysz, it's like a car. Jest jak samochód. The moment you engage first gear, kiedy włożysz pierwszy bieg, what happens with the car? Co się staje ze samochodem? It moves forward. On rusza do przodu. True? Prawda? True faith. Prawdziwa wiara. Engages by believing. Biega, nas wkładasz w wiarę. And immediately, i natychmiast compels you to action. To cię przekonuje do akcji. God says to Noah. Bóg powiedział do Noego. I'm bringing a flood. Ja sprowadzę potop. The whole world is going to be destroyed. Cały świat będzie zniszczony. Build a boat. Zbuduj mi łódź. Noah had never seen rain. Wiecie, Noah nigdy nie widział deszczu. And most probably he had never built a boat. I prawdopodobnie nigdy nie budował łodzi. But Noah took God at his word. Ale Noah zaczął pracować. He believed him. On uwierzył. And immediately he began to build the boat. I natychmiast zaczął budować łódź. And because of his faith, i dlatego, że jego wiara, at the end, na końcu, him and his family were saved. Jego rodzina i on byli zbawieni. True faith, prawdziwa wiara, will say, mówi, Lord, I accept your gift of salvation. Panie, ja akceptuję Twój dar zbawienia. And then, i wtedy, the Lord has forgiven me. Bóg mi przebacza. I am his child. Jestem jego dzieckiem. I am accepted. Jestem zaakceptowany. The gift of salvation is mine. Dar zbawienia jest mój. You made it into action. Ty zaczynasz działać teraz. Believe. Wiara. Act. Second gear. I nasze działanie jest drugim biegiem. But there's one more gear. Ale jeszcze jest jeden bieg. And it's the gear. To jest bieg. That needs to be engaged. Który musi być połączony. When discouragement comes. Kiedy zniechęcenie przychodzi. Sooner or later, wcześniej czy później, things will go difficult in the Christian life. Rzeczy w chrześcijańskim życiu staną się troszkę gorsze. And faith i wiara needs to take a stand for God. Będzie wymagała, abyśmy, prawda, stanęli przy Bogu. So that doesn't matter what happens. I wtedy nie zależy, co się stanie. You will allow him to keep him next to you. Next ta wiara pozwoli ci się trzymać obok niego. Did you see one of the three gears of faith? Czy widzicie te trzy biegi wiary? What are they? Jakie one są?
Believe. To jest wiara. Two. Drugie. Act. To jest działanie. And third. A trzecie. Take a stand for God. Aby po prostu stać przy Bogu. Amen. It's just simple. To jest proste. So the Lord says. Bóg mówi. For my grace. Przez łaskę. I want to give you my gift. Chcę ci dać mój dar. And you can take it. I możesz wziąć go. By simply believing. Po prostu uwierzyć. And acting upon it. I działać według wiary. And when things seem wrong, that to go wrong. I kiedy rzeczy będą się działy nie tak. Just simply trust. Po prostu zaufaj. That's the way we are saved. W ten sposób my jesteśmy zbawieni. So simple, isn't it? Jest proste, to jest prawda. Let me just quickly show you. Pozwólcie, że tak szybko pokażę. What happens? Co się dzieje? When we offer our faith to God. Kiedy my oferujemy naszą wiarę Bogu. We're going to the last slide, Zig. My idziemy do ostatniego slajdu. You can click out if you want and go to the slide of the man kneeling. I'm going to try to illustrate to you in a practical way the result. What happens? Ja chciałbym w praktyczny sposób pokazać wam rezultat, co się dzieje. When you believe the promise of God. Kiedy uwierzymy w obietnicę Bożą. Let's say that you are this man. Wyobraźmy sobie, że jesteście tym człowiekiem. You are full of sin. Jesteś pełen grzechu. Unforgiven. I przeproszoność. That's why he's in red. Nieprzeproszony. I to jest właśnie dlatego on w czerwonym. But after this meeting. Ale po tym spotkaniu. This man. Ten człowiek. Has come to believe. On staje się wierzący. That God will save him. I Bóg go zbawia. And so he prays to God with faith. I on modli się Boga z wiarą. In heaven. W niebie. His faith. Jego wiara. Is treated. Ona jest potraktowana. As righteousness. Jako sprawiedliwość. In other words. Innymi słowy. God sees this man. Bóg widzi tego człowieka. Because he has expressed belief in God. Dlatego, że on wyraził, że wierzy w Boga. God sees him. On widzi go. As good. Jako dobrego. As perfect. Jako doskonałego. Therefore, he accounts him good. I on zostaje uznany za dobrego. Or righteous. Albo sprawiedliwego. And in that moment, i w tym momencie, God gives him the gift of salvation. W tym momencie daje Bogu dar zbawienia. And in that gift of salvation, i ten dar zbawienia, he is immediately forgiven all his sins. On w tej chwili natychmiast ma wybaczone grzechy. And God treats him, i Bóg traktuje go, that he actually has never sinned. Jakby nigdy nie zgrzeszył. Because God gives him the life of Jesus. Dlatego, że Bóg daje mu życie Jezusa. Then God loves him. Dlatego, że Bóg kocha go. As he loves his own son. Jak kochał własnego syna. And he declares him. I on go obwołuje, albo mówi o nim. To live a righteous life. I daje mu siłę, żeby żył doskonałym życiem. Sprawiedliwie. Takie proste. I'm wondering if tonight. Ja się zastanawiam dziś wieczorem. You would choose to believe God. Czy byście wybrali, aby służyć Bogu? And to take hold of his gift. I chcielibyście zatrzymać jego dar. By simple faith. Przez prostą wiarę. Listen to Ziggy singing. Posłuchajcie, co będę śpiewał. And think. Pomyślcie on that. O tym właśnie. It can be yours. To będzie twoje. Tonight. Dzisiaj wieczorem. Thank you.
tonight, i wieczorem, if you believe that Jesus, jeżeli wierzycie, że Jezus wants to save you, chce zbawić cię, you would like to take hold of the gift of salvation. Chciałbyś uchwycić ten dar zbawienia. Would you stand where you are that we may pray together? Czy chciałbyś powstać tam, gdzie jesteś, ja będę się modlił. Our gracious Father, na łaskawy Ojcze, we believe, my wierzymy Ci, that you want to save us, że Ty chcesz nas zbawić. And we stand together, i powstaliśmy razem, asking you, proszę Ciebie, please save us, proszę zbaw nas, Panie, forgive our sins, przebacz nam nasze grzechy, cleanse us from everything that we have done against you, Father, oczyść nas ze wszystkiego, co uczyniliśmy przeciwko Tobie. We believe that in this very moment, my wierzymy, że w tym momencie, your hand is extended down, że Twoja ręka jest wyciągnięta w dół, with the gift of salvation to us, darem zbawieniem dla nas. And dear Lord, kochany Boże, we extend our hand up, my wyciągamy naszą rękę do góry, and we take hold of that gift, i my odbieramy ten dar, and we believe you, i wierzymy Tobie, that we are accepted, że zaakceptowałeś, that we are forgiven, że Ty mamy przebaczone, and that now you love us as you love your own son Jesus, i teraz kochasz nas tak samo, jak kochałeś swojego Syna, and that your Holy Spirit, i Duch Święty, will come to transform us, przyjdzie, aby nas zmienić, and make us righteous, i uczyni nas sprawiedliwymi. We thank you for it, Lord. My dziękujemy Ci za to, Panie. In Jesus' name. W Jezusa. Amen. Sit down, please. Usiądźcie, proszę. Remember, tomorrow there is no meeting. Pamiętajcie, jutro nie ma wieczorem spotkania. If you come, jeżeli przyjdziecie tutaj, we will not be here. Nie będzie nas tutaj. We have it next Monday. Spotykamy się w poniedziałek. At 5:30. O 5:30. I'm going to continue to show you, ja będę kontynuował pokazując wam, how to walk in your new experience, jak chodzić w tym nowym doświadczeniu. Please come. Proszę przyjdźcie. We have only 5 more days left. Mamy pięć dni tylko. And so I'd like to invite you to continue to come. Ja proszę zachęcam was, abyście przychodzili dalej. And bring someone else with you. I przyprowadzili jeszcze kogoś ze sobą. God bless you. Niech was Bóg błogosławi. We'll see you on Monday. Have a great weekend. Do zobaczenia w poniedziałek i miejcie wspaniały weekend. Dobranoc.